I ja, Cześć Mako, widzę z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku ile zarabiam z YouTube'a. E, zaraz powiem, dlaczego generalnie ten temat poruszamy. E, no i co? Zapraszam Was oczywiście do oglądania. Oczywiście, jeżeli jest o tym odcinek, e, no to nie może zabraknąć sponsorów, czyli zapraszam Was na stronę Skinsmanki, gdzie wymienicie swoje skinki, jest naprawdę duży wybór. E, oczywiście tutaj z kodem Kebus. Macie eleganckie bonusy, 5 dolarków po, przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz 35% plus do depozytu. Także naprawdę polecam. Macie również strony CSGO skins. Eee, także tutaj również polecam sobie zajrzeć. Macie darmowe 5 dolara do odebrania. Taką skrzyneczkę sobie możecie otworzyć za free eee, oraz macie sklep elegancki. Eee, także też możecie sobie wszystko zobaczyć. Przechodzimy do statystyk eee, i zaraz sobie wszystko powiemy. Generalnie postanowiłem, że trzeba zrobić taki odcinek. No, bo kanał jest stricte o inwestowaniu, zarabianiu. No, to generalnie, ile kanał generuje dla mnie? Nie jest to dla mnie jakaś tam tajemnica, jeżeli o to chodzi. Także wydaje mi się, że całkiem fajną opcją będzie to po prostu jakby no takie realne uświadomienie was, ile z czegoś takiego się dostaje. No, i przechodzimy sobie do samych zarobków. Ja tutaj wspomnę o współpracach i samych zarobkach z YouTube'a. E, przechodzimy sobie do statystyk. E, szac szacunkowe przychody na ten miesiąc to jest około 23 dolary. E, także nie jest to jakaś super wielka kwota, w sumie tyle co nic przy ilości filmów, które robię, e, no ale niestety większość e, moich filmów e, dostaje e, pom ten pomarańczowy dolarek, więc po prostu. E, to zarabianie jest dosyć ograniczone, ale co do, co do jakby z samego YouTube'a, no to, to tutaj rzeczywiście nie wyciągam za dużo, w sumie jeszcze nic, bo ten list potwierdzający mój adres jest jeszcze w drodze, także dlatego, ale no, co do współpracy, bo to myślę, że jest całkiem ważny punkt, a raczej podpunkt, no to tutaj ze skinsmanki dostaję. 25 zł za taką wstaweczkę ze, ze CSGO z CSGO skins 15 e, także wydaje mi się że no możecie sobie to przeliczyć mi te kwoty generalnie odpowiadają e, także jakby tutaj e, tutaj nie ma nie ma jeżeli co aha jest jeszcze taki dropik ale tutaj nie, jakby nie jestem jeszcze pewien, czy mogę się wypowiedzieć, więc nie będę ryzykował. Ale jeżeli już wszystko się zakończy, tak powiem, do wypełnienia 20 filmów, no to wtedy, wtedy na pewno porozmawiamy. No i co, to na tyle, widzowie. Mam nadzieję, że taka, taki odcinek bardziej trochę w formie ciekawostki, ale że wam się spodobał. No i co, widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć.